Jest z nami kabaret Stonka Ziemniaczana. Cześć. 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 Co dziś pokażecie? Czym zamierzacie zaskoczyć jury? Jakie jury? Ogólnie, na pace. Nie, dziś pokażemy nasz program specjalnie przygotowany na pakę. Wyselekcjonowane skecze, takie, które mamy nadzieję, że najlepsze zrobią wrażenie z występów. Wiemy, że spotykają się z aplauzem i sympatią publiki. Mam nadzieję, że jury też polubi ten rodzaj poczucia humoru. A tak tematycznie, w jakim kierunku zmierzają te skecze? Oj, nie wiem, czy chciałabyś wiedzieć. I tak zobaczę zaraz. No właśnie. Nie wiem, czy to przeżyjesz. Nie, no, tak ogólnie to... Jak? Seks, przemoc, religia? Nie, to nie dziś. Ale bez religii dzisiaj. Dzisiaj bez religii. Zrezygnowaliśmy z religii. Problemy każdego Polaka. Tak, można, nie, ogólnie biorąc skecze oscylujące w tematyce troszeczkę absurdalnego przedstawiania naszej rzeczywistości. Tak, żeby ładnie zabrzmiało. Co, nie dosłyszałem pytania? Co nam zarzucają? Co nam zarzucają? Brawa nam zarzucają. Czy coś nam zarzucają? Nie, no generalnie to chyba jesteśmy mile przyjmowani przez jury. O ile trafimy w ich humor. Zależy, ile włożymy do koperty. A dziś ile włożyliście? Dziś czekamy na organizatorów. No, ale mamy trochę chrywien. Tak, trochę chrywien nam zostało z ostatniej wizyty na Ukrainie, także tam. Także pomyślimy, jak tutaj zaskoczyć jurorów. Nie no, jeśli chodzi o reakcję, my bardziej się jednak skupiamy chyba na tym, żeby grać dla publiczności i żeby w jakiś sposób nasze skecze korespondowały z publicznością. Z jurorami trudnych słów. Tak. Z jurorami mamy nadzieję, że też, ponieważ swoją drogą też są publicznością. Aczkolwiek, no, powiedzmy tak, nie cenzurujemy swoich skeczy specjalnie pod jurorów. Staramy się jakby, żeby nasz program był cały czas programem stonkowym, a nie programem jakimś tworzonym specjalnie tylko po to, żeby spodobać się temu czy tamtemu jurorowi. Kiedyś jeszcze, zanim byłem w tym kabarecie, zdarzały się krytyki między innymi od znanego polskiego komika jednego, ale nie wpłynęły one, powiedzmy, na zmianę stylu, tylko jakby utwierdziły nas w tym, że mamy specyficzny humor, chcemy ten humor prezentować i cieszymy się, że podoba się publiczności. A jak jurorom się nie spodoba, to... To ich strata. Według was najczęściej popełniają młode kabarety startujące w przeglądach. Macie jakieś takie złote rady? Może na... W przeglądach. Często to bywa błędem już na samym starcie. Tak, tak. No, jak podchodzą do mikrofonu i nie wiedzą dokładnie, do czego służy. Jak ty dzisiaj, Marcin. Tak. Bądź opierają część swoich skeczy na prostych wulgaryzmach, co bardzo nas smuci. Tak. Jakie jeszcze błędy? Myślę, że czasami kabarety młode niestety ulegają pokusie tego, żeby wzorować się na znanych kabaretach telewizyjnych, często wręcz posługując się fragmentami jakichś skeczy znanych. No to właśnie nie jest chyba dobra droga. Lepiej starać się samemu zbudować swój własny humor i pewien rozpoznawalny styl. O, tak, to jest dobre słowo. W tym przypadku opinie jury pokrywają się z reakcjami publiczności, czy raczej nie? Zależy, kto siedzi w jury. A tak ogólnie? Ogólnie tak. Tak? Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Skoro nie. W żadnym wypadku. W zasadzie to jest nasz pierwszy konkurs, tak? Kim są jurorowie? Żuroży. To znaczy, bo chodzi nam o takich państwa, którzy potem powiedzą, że przeszliśmy dalej, tak? Mamy nadzieję, że się pokrywają. A to nie jest tak, że w głosowaniu SMS-owym? Nie wiem.